Cześć, Krzysztof z tej strony, Turbo Auta z USA. Witajcie moi drodzy, kolejna część naszych grudniowych oględzin. Ponownie sporo samochodów, podzieliliśmy całość na dwie części. Skoro mowa o amerykańskich SUV-ach, nie możemy tutaj pominąć Jeepa Grand Cherokee. Prawdziwy amerykański produkt, prawdopodobnie 3,6 litra, zdaje się wersja Limited. Tak jak widzicie, mam kontrolę, jak zawsze. Muszą zawsze spytać, dowiedzieć się, co ja tutaj robię, co ja tutaj kręcę, czy mam pozwolenie. Oczywiście, że mam. Jestem wpisany na listę ludzi z pozwoleniem. Widzicie, popatrzył i jednak odpuścił. Auto wygląda naprawdę obiecująco, trzeba by sprawdzić jego historię. Myślę, że auto mogło ulec, że tak powiem, kradzieży i odzyskali ten samochód. Wymaga na pewno jakichś tam dalszych poprawek. Tym bardziej, że zobaczcie, to auto w przeszłości było już kiedyś szpachlowane, tak? No i tak czy inaczej mamy tutaj tę Szkodę. Często jest tak, że jeżeli Amerykanie naklejają te śmieszne paski, no to często jest właśnie to w ten sposób robione, że gdy auto było jakoś tam lakierowane, no to oni te paski po prostu doklejają. Nie wiem czemu oni tak to lubią, chociaż powiem wam też czemu. Źle nie będę mówił. Osoby, które, że tak powiem, naprawiają te auta byle jak, no to mają to do siebie tak naprawdę, że często malują te samochody do rantu. Naklejają takie naklejki i potem malują to do rantu. I dzięki tym naklejkom oni to po prostu wszystko potem maskują. Prawdopodobnie ktoś mógł uciekać, no i efekt jest widoczny. Trzeba by sprawdzić historię tego samochodu. Wbrew pozorom dosyć sporo jest kradzieży, no bo tutaj, że tak powiem, nikt o to nie dba. Często samochody są otwarte, często gdzieś tam kluczyki są na wierzchu, no i efekt gotowy. Ktoś wsiada, ujedzie kawałek i porzuca samochód. Numer aukcyjny możecie sprawdzić. Myślę, że spróbujemy jeszcze do niego wejść, tylko że z drugiej strony. Przyznacie, bardzo ładny kolorek, super wygląda w tym świetle. Może się podobać. No, tak, wygląda na to, że ktoś po prostu przez jakiś czas żył w tym samochodzie, mógł go ukraść, a gdy już po prostu nie dało się dalej żyć w tym aucie, no to po prostu go porzucił. Widzicie? Najprawdopodobniej ktoś tu najzwyczajniej w świecie żył i spał. No faktycznie są takie dziwne sytuacje, da się takie samochody spotkać. Czy to dobrze, czy to źle, ocencie sami. Niektóre samochody po prostu trzeba wyprać, wyczyścić. A niektóre trzeba naciągać na ramię. Powtórzę się, nie musicie kupować zgnieciucha. Są również takie auta, które wymagają poprawek. Przypomnę wam, mamy dekoder do Jeepa, mamy nielimitowany dostęp do Carfaxa, tak więc zawsze sprawdzimy dany samochód, zawsze zobaczymy, co w danym aucie zostało zamontowane przez fabrykę. Jeżeli chcielibyście licytować takiego Jeepa, zdaje się, jest to 2015 rok, depozyt do licytacji jedynie 4000 zł, który oczywiście jest zwrotny. Przypomnę wam o subach, bo jeżeli nie subujecie, no to ja również nie będę nic kręcił. A jak? Zrobimy sobie protest. Co wy na to? Tak więc sypnijcie troszeczkę subami. Mega mnie to wszystko cieszy, gdy to rośnie. Co my tutaj mamy? 2019 rok, BMW X1 w X-Drive, czyli według mnie jedyna słuszna opcja, jeżeli chodzi o SUV-a. Szkoda całkowita z uwagi na to, co wydarzyło się od strony kierowcy. Zaraz do tego przejdziemy. Bardzo fajny samochód, mega popyt na te małe SUV-y. Duża część właśnie kobiet, że tak powiem, naciska na swoich facetów, że po prostu chce SUV-a, tylko że małego. X5 jest za duża, kup mi małego SUV-a. No i często jest też tak właśnie, że te auta, te X1, te Q3, te inne takie malutkie SUV-y są naprawdę drogie. Tak więc przemyślcie sobie temat, przemyślcie sprawę, bo czasami po prostu wystarczy, że tak powiem, minimalnie dołożyć, a może nawet nie dokładać i kupić sobie X3. Ale kto co potrzebuje, czasami po prostu niektóre osoby boją się rozmiarów tych samochodów, mam na myśli parkowanie w mieście i tak dalej. Komuś podsyłałem ten samochód z naszych klientów, natomiast ta osoba powiedziała, że a nie, panie Krzysztofie, bo to stoi otwarte, na pewno wszystko leci do środka. Tak jak widzicie,
jakimś cudem ktoś miał bardzo dobre chęci i fajnie to zakleił. Tak więc faktycznie ten samochód stał bez drzwi, bez szyb, otwarty, ale zaklejony. Mega plus. Za chwilę zobaczymy, jak to wszystko jeszcze w środku wygląda. O czym powinniśmy sobie powiedzieć? Zobaczcie, no raczej nie najbogatsza wersja wyposażenia. Mamy zwykłe żarówkowe lampy, co według mnie, jak na 19 rok produkcji, po prostu... No nie wypada, nie wypada, troszeczkę żal. Koło położyło się, nie wiem czy to widzicie. Widzicie? Teraz widzicie na pewno. Kolejna kwestia, zobaczcie jak to zostało wszystko tutaj dosyć mocno pociągnięte od samego początku. Nie będziemy tej folii rozrywać. Tutaj mamy ścianę grodziową, tak zwany słupek A. Tu bardzo twarde miejsce, jedno z najtwardszych miejsc w samochodzie. Często o tym zapominacie, według mnie jest to jedne z gorszych miejsc do naprawy. Dużo bardziej wolałbym naciągać podłużnicę z przodu, niż po prostu babrać się tutaj z tym progiem, z tą ścianą grodziową. No bo wielu z Was po prostu nie wie, jak to wszystko jest skonstruowane. Tutaj jest mnóstwo wzmocnień, mnóstwo blaszek. To miejsce jest do tego stopnia twarde, po prostu chroni Was. No bo co by się nie działo, jeżeli ten samochód dostanie, nie wiem, gonga tutaj w te koło, czy też pójdzie to wszystko wzdłuż podłużnicy, Wasze nogi mają zostać całe, mają zostać nieucięte. Tak więc ściana grodziowa jest to jedna z twardszych, można powiedzieć, miejsc w tym samochodzie. Widać, że ten próg był wycinany i sprawdzali wzmocnienia pod spodem. Ja nie będę tego wszystkiego rozklejał, ale na pewno sami to widzicie. Tak więc na pewno ten samochód, że tak powiem, dostał troszeczkę bokiem. To nie tak, że oni to sobie rozbierali dla żartów, tylko faktycznie coś tam się po prostu podziało. Zwykłe fotele, zdaje się, można było dokupić tutaj troszeczkę lepsze, takie bardziej kubełkowe, sportowe. Zobaczcie, dwa klucze, praktycznie nowy samochód, 19 rok, tak więc to akurat bez zaskoczeń. Natomiast co powiecie na to? Wiem, boli, ponieważ prawdopodobnie jakieś tam tapicerki na tym ucierpiały, natomiast powtórzę się, no są plusy i minusy tego wrzucania tych części do środka, no bo uwierzcie mi, no każdy plastik, każda śrubka, każdy dekor, wiązka w środku, czy też jakiś przycisk, odszyb, to wszystko kosztuje duże pieniądze. Zobaczcie, mamy tutaj nawet całe lusterko wrzucone do środka. Tak więc faktycznie, no troszeczkę mogli poniszczyć ten samochód, pchając to tutaj wszystko do środka na siłę, ale za to dostajecie również jakieś części do poskładania tego samochodu, tak więc coś za coś. Myślę, że to by było tyle. Jeżeli interesuje Was taka X1, przypomnę, 19 rok produkcji, możecie sobie przypisać ten numer z szyby. Natomiast ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... Widzimy się przy kolejnym. Jesteśmy tuż przy samym budynku, gdzie są robione zdjęcia. Teoretycznie nie powinienem tu wchodzić, tak więc mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie pogoni. Natomiast wpadła mi w oko ta Honda Odyssey. Już ktoś na mnie trąbi chyba. Samochód dopiero będzie przewidziany do licytacji. W razie czego zapraszam do wpłaty depozytu. Zobaczcie, praktycznie nowy samochód, 21 rok produkcji, niecałe 3000 mil przebiegu. Jeżeli ktoś z Was szuka tak dużego, rodzinnego vena, zapraszam do wpłaty depozytu. Jak najbardziej pomogę. No i przypomnę, jeżeli zdecydujecie się na naprawę z naszą pomocą, jak najbardziej pomogę również z częściami. Warunek jest tylko jeden. Maciej musi naprawić ten wóz w naszym zakładzie. No cóż, nie będę Wam pokazywał za dużo. 2900 mil przebiegu. Nowy samochód. Jeżeli macie ochotę, wpłaćcie depozyt. Przyjdę, znajdę ten wóz. Możecie więcej sprawdzić pod tym numerem. Idziemy do kolejnego. Analogiczna sytuacja, dopiero co wyjechała z budynku, gdzie były robione zdjęcia. Taka oto właśnie X6. Troszeczkę nie rozumiem, troszeczkę nie wiem, co się tutaj dzieje. Dlaczego ten samochód jest taki dwukolorowy? Wygląda mi to na folię, tak więc dobrze. Jeżeli to jest tylko folia, to super, to idzie do zdjęcia. I wtedy będziecie mieli piękną, ładną X6 w M-Paku. Możecie przepisać sobie numer z szyby, wybaczcie mi, że tak prędko, no ale słyszycie, trąbią na mnie, muszę po prostu stąd uciekać. Nie mogę tutaj chodzić. Dobra, dobra, już idę. Nie chcę, wiecie, że tak powiem, ich denerwować, no bo jak podpadnę, to już mnie nie będą wpuszczać. Tak więc jeżeli szukacie X6, zapraszam również do wpłaty depozytu. Przechodzimy biegiem, można powiedzieć, do kolejnego rzędu. Tego Ramika kiedyś już Wam pokazywałem, zdaje się, na poprzednim odcinku. Dalej tu stoi, być może, nie wiem, niezapłacony, nieodebrany. O, jaka piękna Honda. Zdaje się, że to była Honda, tak mi się wydaje.
2016 rok, Ford Edge, wersja wyposażenia SEL, dwulitrówka z napędem na 4 koła. Dlaczego go pokazuję? Przede wszystkim super wygląda ten kolor w tym świetle. Mega rzadki kolor, dosyć rzadko spotykany właśnie w tym Fordzie Edge. Przyciągnął moją uwagę. Tak jak widzicie, Skoda z przodu, dosyć mocno rozebrane do wyceny. Widać po masce, w którym miejscu ta siła, że tak powiem, się skupiła. Takie dosyć pionowe. Czyżby to był jakiś znak? Nie wiem. Tego typu auta z 16 roku są już dosyć nisko sprzedawane. Widzicie? Selka z napędem na 4 koła, EcoBoost, dwulitrowy. Nie, no świetny jest, naprawdę. Kolor mega na tym aucie leży. Na pewno będzie wyróżniał się z tłumu. Dosyć podobny do tego koloru, który ma BMW. Niedawno na Facebooku mieliśmy taką właśnie X2 w podobnym kolorze na ofercie sprzedaży. Całe poduszki, to cieszy, zobaczcie. Skórzone tapicerki, czy też skóropodobne, zwał jak zwał. Ktoś dokupił również panoramę, ponieważ była to opcja, zdaje się, za 1200 baków. Tak więc przyznacie, nie jest taki najgorszy. Jeżeli czegoś takiego szukacie, śmiało. 0116, tak więc pełny 16 rok, to się ceni. Jeżeli jesteście ciekawi, za ile został sprzedany, musicie przypisać numer z szyby, ewentualnie Paweł wrzuci wam na dole. Ale też, żeby było łatwiej, może w ten sposób? Tak, tak to powinno wyglądać. W tym odcinku nie mieliśmy jeszcze żadnej Subaryny. Przed wami 2020 rok, Subaru Forester. Ja to się zawsze śmieję, takie podwyższone kombi. No bo przyznacie, stylistyka tego samochodu jest bardziej jako kombi niż jako SUV. Chyba że to może tylko i wyłącznie dla mnie tak się wydaje. Uderzenie mega wdzięczne, zobaczcie, poszło górą. Coś było dosyć wysokiego. Tutaj na tej wysokości mamy belkę. Widzicie, ona minimalnie wzięła na siebie siłę uderzenia. Natomiast nic złego, nic tragicznego. Tam dalej mamy podłużnicę. Wygląda to wszystko obiecująco. No cóż, otworzyłbym to, ale sami widzicie, sznurek jest. Tak więc nie będziemy się z tym wszystkim szarpać. Tego to nie widziałem. Tak więc widzicie sami, że tutaj to był tak naprawdę konkretny gong. No i cóż, o czym powinniście wiedzieć? Subaru Forester, dosyć miękki samochód, łatwo się poddaje. Mega fajne auta, bezawaryjne, tylko one mają jeden minus według mnie. One po prostu bardzo szybko gniją. To znaczy producent kompletnie, mam wrażenie, nie zadbał tutaj o żadne jakiekolwiek zabezpieczenia antykorozyjne. No i zobaczcie, ten samochód jest z 20 roku produkcji i tutaj próżno szukać tak naprawdę jakichkolwiek zabezpieczeń. Są oczywiście jakieś takie baranki, ale to jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, w pojedynczych miejscach. Ubolewam nad tym, że te nowe samochody są robione w ten sposób, że one rzeczywiście mają jeździć tylko i wyłącznie przez pewien okres czasu, a potem muszą zginąć, że tak powiem, śmiercią naturalną, to znaczy blacha zerdzwieje, nie będzie już do czego przykręcić śruby. No i cóż, trzeba wyprodukować nowe i sprzedać nowe. Takie realia, takie życie. Czy bym to kupił? Na pewno nie. Wolałbym dopłacić kilka tysięcy dolarów i, że tak powiem, kupić auto obite z jednej strony. Wtedy znacząco ograniczamy, że tak powiem, ryzyko i oczywiście koszty naprawy. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za, przypomnę, 2020 rok. Skoro już mieliśmy jedno Subaru, zatrzymajmy się przy jeszcze jednym modelu. Co my tutaj mamy? 2018 rok, Subaru Outback. Konkretne, ponieważ 3,6 litra z napędem na 4 koła, czyli przyznacie, żadne popierdółki. Konkretny silnik, konkretna pojemność. Co mu dolega? Szkoda całkowita z uwagi na to, co wydarzyło się tutaj. Tak, widzicie, ponownie narożnik sam, ktoś uciekał, no ale jednak w ostatniej chwili, że tak powiem, zahaczył, jednak uderzył. Ponownie pas popchnięty, podłoga pewnie pofalowana, zawieszenie. Ciekawi mnie kondycja tego samochodu, ponieważ on ma, zdaje się, 156 tysięcy mil, tak więc ktoś naprawdę sporo jeździł tym samochodem. Nawet puchak. Widzicie? 16 rok. I tak naprawdę już widać tutaj naprawdę zaawansowaną korozję na niektórych elementach. Ale spodziewałem się, powiem wam szczerze, gorszej sytuacji. Domyślam się, jeżeli ktoś jeździł tak wiele kilometrów, no to również miał troszeczkę oleju w głowie i dbał o ten samochód.
No i zobaczcie, 156 tysięcy mil. Widzicie tą tapicerkę? Prawdopodobnie ktoś bardzo dużo jeździł na trasie, na highwayu. No i nabił te kilometry, nabił te mile. Natomiast sam w sobie samochód jest naprawdę w fajnej kondycji. Mamy tutaj jeden kluczyk. Niestety nie mamy prądu, najprawdopodobniej akumulator jest rozładowany. No powiem Wam szczerze, nie śmierdzi, pachnie. Sami sprawdźcie, 150 parę tysięcy mil. Kierownica troszeczkę się błyszczy, natomiast nie jest to nic złego. W mojej X5 już kierownica się błyszczała przy 13 tysiącach mil. No cóż, jest jak jest. Fajny szyberdach. Przyznacie, naprawdę fajny samochód, konkretny. Cieszą takie detale. Czujniki martwego pola. Jeżeli chcecie, możecie sprawdzić tutaj ten numer aukcyjny, wpisując go w wyszukiwarkę Kopartu. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... I teraz przejdziemy do Toyoty. Spójrzcie, od razu za Subarynką stoi taka Toyota RAV4. Podstawowy model, wersja wyposażenia ELE. Zaraz sprawdzimy, czy ma dokupiony napęd na 4 koła, tylko zobaczymy go od tyłu. No, sami widzicie, troszeczkę było rozbierane do wyceny. Pytanie, gdzie te wszystkie elementy? Czy leżą w środku, czy też nie? Za chwilę również zobaczymy. Koło się poddało. Widzicie, jaka duża deformacja. Ponownie, nie liczcie tutaj tylko i wyłącznie na to, że wahacz będzie do zmiany. Takie bajki to możecie od razu na śmietnik wyrzucić. Jeżeli ktoś Wam takie rzeczy obiecuje, no to od razu uciekajcie. Zgadza się, widzicie, napęd na 4 koła został dokupiony. Opowiem Wam taką krótką analogię. Ostatnio odezwała się do mnie taka znajoma, która szuka samochodu w Chicago. Chciała kupić Toyota RAV4. Była już u dealera, przejechała się RAV4, całą oczywiście, tak? Auto jest wystawione, zdaje się, za $25 000 z 18 roku i 40 parę tysięcy mil. No ale mówię do niej, Kasia, coś tutaj nie gra, nie? Dlaczego ten samochód jest taki drogi? Ona mówi, nie, to są normalne ceny rynkowe. I z ciekawości, słuchajcie, znalazłem broszurę Toyoty z 2018 roku i taka oto właśnie Toyota ELE z napędem na 4 koła kosztowała, zdaje się, albo 25 500, albo 26 500 jako nowy samochód. No i zobaczcie, do jakiej sytuacji doszło, do jakich patologii dochodzi. Minęło tak naprawdę, można powiedzieć, spokojnie 4 lata i oni za ten samochód u dealera chcą 25 tysięcy. Oczywiście dają na niego gwarancję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie wiem, to mi się osobiście nie dodaje. Nigdy w życiu nie zapłaciłbym za 4-letnią Toyotę tyle pieniędzy. Część z Was powie, że te auta po prostu charakteryzują się niską utratą wartości, natomiast tu nie o to chodzi. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że po prostu samochodów nie ma na rynku i dealerzy mogą dyktować takie ceny. Bo i tak ktoś to po prostu kupi, bank za to zapłaci. No przypomnę Wam, ponad 90% samochodów w Stanach, wszystko jest w kredycie, w leasingu. Ludzie nie mają własnych samochodów, to wszystko jest spłacane. Tak więc czy to będzie, nie wiem, 22 czy 25, to i tak bank tak naprawdę to wliczy w ratę kredytu. No i takie wyroki potem ludzie na siebie podpisują. Ja od razu powiedziałem, Kasia, ja bym tego nie kupił, sorry, ale dla mnie to jest żaden biznes. Jeżeli to auto nowe kosztowało 25 500, a po 4 latach oni dalej za ten samochód chcą 25. No cóż, takie są realia, taka mała anegdotka. Troszeczkę odeszliśmy tutaj od tematu tego konkretnego egzemplarza, natomiast sami widzicie, że został tak naprawdę uszkodzony z obu stron, troszeczkę rozebrany do wyceny. Paweł wrzuci Wam na pewno cenę aukcyjną tego auta. Został sprzedany za... I widzimy się przy kolejnym. Przed Wami najnowszy Chevrolet Silverado 2021 rok. Ponownie długo się nie najeździł, jedynie 4200 mil przebiegu. No i sami widzicie, dosyć taka brzydka kolizja z lewego narożnika od strony kierowcy. Teoretycznie wygląda niegroźnie, natomiast nie wiem, czy widzicie, ale tu w tym miejscu jest dosyć mocno wbita rama. To już tutaj nie są żarty. Tak naprawdę tutaj zderzaki w tych samochodach są metalowe, dlatego to on też nie odskoczył, nie cofnął się, tak jak w zwykłych, można powiedzieć, osobówkach, ale tutaj rama na pewno dostała. Tak więc bierzcie pod uwagę przy tego typu szkodach na pick-upach, że po prostu ta rama się poddała. No i no cóż, część producentów nawet nie przewiduje naprawy ramy, tak więc od razu, że tak powiem, po całości ona musi być zmieniona. Srebrny kolor, powiem Wam tak, można kochać, można nienawidzić, ale jedno jest pewne, na aukcji srebrne auta zawsze są troszeczkę tańsze, no bo mimo wszystko ludzie preferują inne kolory. Jeżeli chodzi o pick-upa, no cóż,
Zależy od wersji wyposażenia. Bardzo duży nacisk wielu osób kładzie, załóżmy, na te takie luksusowe pick-upy, lepiej wyposażone na skórach, na bajerach, takie bardziej do wożenia tyłka niż do roboty. Na te właśnie najwyższe opcje wyposażenia jest duży nacisk na biały kolor, na czarny kolor, jakieś odcienie niebieskiego, tego typu sytuacje. No tutaj, tak jak widzicie, nie jest to najbogatsza wersja wyposażenia, nie ma za dużo bajerów. Ale jest 2021 rok. Ciekawe, czy pełen? 02-21, tak więc faktycznie luty 2021 roku, można powiedzieć, naprawdę świeży samochód. Został sprzedany za... Widzimy się przy kolejnym. Co my tutaj mamy? 2019 rok, Toyota Highlander. Mam wrażenie, że to jest końcówka produkcji jeszcze tej poprzedniej budy. Dosyć niedawno, zdaje się, była premiera tego najnowszego Highlandera. Możecie oczywiście sprawdzić. Cóż, większość z Was na pewno nie kojarzy tego samochodu. Natomiast jeżeli ktoś gdzieś był w świecie i zobaczył ten samochód, czasami ma takie pragnienie, aby to ściągnąć do Polski. Przyznaję osobiście, no podobają mi się te nowe Highlandery, Forerunnery, te Toyoty, że tak powiem, rzeczywiście szanuję, uznaję. Tych małych, że tak powiem, że tak powiem, średnio. Dosyć mocno wciśnięte drzwi, zaklejone, tak więc nie będziemy tutaj, że tak powiem, próbować się dostać do środka. Natomiast to auto jest dosyć fajne do naprawy, w 100% stalowe. Zobaczcie, ten próg nawet, że tak powiem, podstopnica, że tak powiem, została wyrwana. No ale w jakiś sposób jest, jeszcze jest. Czy bałbym się tego typu szkody na tym aucie? Nie. Części skąd? Najprawdopodobniej z USA, tak więc jeżeli macie ochotę, to z nami poskładać u Maćka w zakładzie. Jak najbardziej zapraszam, pomożemy. Tak wygląda 19 rok Toyota Highlander. Przypomnę, mówiłem przed chwilą, dopiero co była prezentacja, można powiedzieć, rok temu najnowszego modelu. Najnowszy model jeszcze troszeczkę inaczej wygląda, można powiedzieć, jeszcze lepiej. Fajne połączenie, jasne fotele, mimo wszystko tutaj zobaczcie, ciemne dywany, no bo sami widzicie, żeby tutaj był taki jasny dywanik, no to nie byłoby tak kolorowo. No dosyć to wszystko brzydko wygląda wobec tym stanie, z tymi poduszkami, z tymi firankami, no jest jak jest. Z tyłu również dosyć sporo miejsca, zobaczcie, jest to naprawdę pokaźnych rozmiarów samochód i uwaga, zgadza się, trzeci rząd siedzeń. Zdaje się, kilka dni temu kupiliśmy też Forerunnera na zamówienie, który idzie do Polski. Forerunner tak samo niespotykany. Nasz klient miał bardzo duże parcie właśnie tylko i wyłącznie na wersję siedmioosobową. Mamy dekoder do Toyoty, tak więc zawsze będziemy wiedzieli, co kupujemy, czy dane auto jest siedmioosobowe, czy też po prostu nie jest siedmioosobowe, ponieważ to była opcja do dokupienia. Możecie sobie przypisać numer z szyby. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... Śmiało mogę powiedzieć, kolejna świeżynka, 2022 rok, Hyundai Tucson, wersja Limited, czyli całkiem dobrze doposażony egzemplarz. Tak jak widzicie, po całości przejechany bok, troszeczkę rozebrany z przodu. Natomiast co jest im ciekawego? No przede wszystkim najnowszy rok, najnowsza buda, najnowszy model. Warto to na pewno ratować. Czyżby te koło tak troszeczkę bokiem stało? Wybaczcie mi, że tak biegam, no ale chciałbym Wam pokazać jak najwięcej. Widzicie? Rozmiar szkód? Troszeczkę to zostało dociśnięte. Celowo pokazuję pod takim kątem, aby to było, można powiedzieć, lepiej widać. No to wszystko wygląda tak, jakby się miało dosłownie za chwilę rozlecieć. Powiem Wam szczerze. 2022. Rozumiecie Wy to? Bo ja tego nie rozumiem. 05-21 co prawda produkcja, no ale dlaczego te auta nie są w żaden sposób zabezpieczone? No cóż, jest jak jest, tak właśnie wygląda Hyundai. Żebyście nie myśleli, że tak powiem, że te auta, ich ceny, że tak powiem, nie biorą się znikąd. Faktycznie, te auta są fajne, dobrze doposażone, natomiast coś kosztem czegoś, zawsze tak jest. Jeżeli interesuje Was najnowszy model Hyundai'a, zamknęło się, no to możecie przepisać numer z szyby. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... Idziemy się przy kolejnym. Bardzo popularny model, to znaczy Dodge Grand Caravan. Można powiedzieć, że ten najtańszy z tych takich minivanów, dosyć często importowany do Polski, ponieważ jest prosty konstrukcyjnie, nie psuje się. No i oczywiście ma te silniki jeszcze, że tak powiem, starszej technologii, które nadają się pod gaz. Troszeczkę rozebrany przód do wyceny.
szkoda całkowita. Co mu konkretnie dolegało? No cóż, wygląda na to, że był rozbierany tylko i wyłącznie z przodu. Co nieco widziałem tam X-ów poznaczonych. Prawdopodobnie pozbierali wszystko do kupy i podliczyli, wyszło na szkodę całkowitą. Te drzwi były już malowane i powiem wam szczerze, nie wiem czy to widzicie, taka skórka pomarańcza jest na tym samochodzie. No nie jest to fachowa robota. Prawdopodobnie w przeszłości miało to jakieś tam historie. Jeżeli nie mylę się, no to wersja wyposażenia GT czy też GT, wtedy są skórki, takie dwukolorowe, że tak powiem, nici. Zobaczcie, co nieco zostało wrzucone tutaj do środka. Czarna podsufitka. Tak właśnie komponowane są wersje GT. 79 tysięcy mil przebiegu. Tak więc jeżeli szukacie takiego minivana do rodziny, zapraszam na wpłatę depozytu. 4000 zł na takie coś. Oczywiście zwrotny. No i zaczynamy imprezę, zaczynamy czegoś takiego szukać. Przyznacie, jak na szkodę całkowitą wszystko wygląda, że tak powiem, bardzo ładnie. Tutaj widać tak naprawdę połamaną lampę, jakieś plastiki puściły, widzicie poznaczone, tutaj coś zostało też przy podłużnicy, przy samym kołnierzu. No faktycznie, mogło się to wszystko delikatnie poddać, natomiast w praktyce to jest bardzo fajny samochód do kupna, małe szkody. Wiem czemu to poszło na licytację, wiecie czemu czy nie? Hertz, jest to rental, a przypomnę wam, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek szkody na rentalu, ten samochód nie może być dalej wynajmowany. Tak więc niestety jest jak jest, samochód poszedł na kopart, został sprzedany za. Widzimy się przy kolejnym. Do tej pory było całkiem sporo niemieckich dziągów, tak więc próbuję to nadrobić i pokazać wam również inne samochody. Przed wami 2015 rok, Honda, sorry, Acura MDX Technology. Całkiem fajny samochód, chociaż według mnie osobiście ta nowsza generacja, zdaje się od 19 roku do góry, wygląda fenomenalnie w tej wersji A-Spec. Sprawdźcie sobie to na Google, jak to wygląda, ewentualnie na licytacji na koparcie. Szkoda całkowita, na pewno zauważyliście z tego powodu, co wydarzyło się po prostu od strony kierowcy. Poza tym fajny samochód, ponieważ nie jest poobijany dookoła. Skąd części? Samochód ponownie nieprodukowany na Europę. Jeżeli chcecie pomocy z częściami naszej, przypomnę wam, ach ten wiatr. Jeżeli naprawiane auto będzie z maczkiem, Turbo Body Shop, jak najbardziej damy radę pomóc wam również z częściami. Możecie przepisać ten numer. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za. Widzimy się przy kolejnym. Może jeszcze mały przystanek a propos tej Acury, ponieważ ominęliśmy środek. Środek jest bardzo ładny w tych samochodach. Przypomnę, no Acura jest to taka lepsza Honda. Faktycznie czuć tutaj troszeczkę różnicę. Lepiej to wszystko jest wykonane. Nie wiem, czy widzicie, kurtyna strzeliła, rozerwała podsufitkę. Co do kurtyn, co do poduszek, co do podsufitki, no to jest klienta decyzja, czy wymieniamy na drugie fabryczne, czy też to regenerujemy. Wiem, że wielu z was po prostu się oburza czymś takim, natomiast to zawsze o tym decyduje klient. My niczego nie narzucamy, my pokazujemy, że tak powiem, przedstawiamy konkretne opcje. Co my możemy w tym wypadku zrobić? Decyzja należy do was. Durango! Tylko co mu się stało? Jak myślicie, dlaczego to wszystko zostało tak ciekawie ofoliowane? Według kopartu szkoda całkowita, tak zwany rejected repair, czyli właściciel odmówił naprawy. Najprawdopodobniej to nie była szkoda całkowita, poszła decyzja o naprawie samochodu, natomiast faktycznie właściciel nie zgodził się na naprawę, no i auto w takim też właśnie stanie poszło na licytację. No cóż, cieszy ta folia, powiem wam tak, powinni tak częściej robić, nie wiem czemu akurat w tym przypadku to zrobili, ale powinni tak robić częściej. Ciekawa sprawa to jest właśnie zawieszenie w Durango. Widzicie? Puściło w najsłabszym miejscu, tutaj na zwrotnicy, która jest oczywiście z aluminium. Widzicie? Tu, a reszta dosyć mocarna, można powiedzieć, jeszcze trzyma to wszystko w całości. Końcówka kierownicza pękła, o czym powinniście wiedzieć a propos końcówki kierowniczej w Durango. Przekładnia kierownicza do tego samochodu jest dosyć droga. I całkiem często właśnie bywa tak, że gdy auto dostanie uderzenie w koło, dochodzi również do uszkodzenia tutaj tej przekładni kierownicy, dochodzi do uszkodzenia maglownicy. No i powiem wam szczerze, w Polsce maglownica do Durango kosztuje naprawdę majątek. Wielu klientów do mnie pisało z prośbą o pomoc, weź Krzychu pomóż, bo w Polsce chcą 8 tysięcy złotych za maglownicę.
Tak więc zdarzało mi się też i takie rzeczy rzeczywiście wysyłać. Przyznacie, no lepiej niż ta, lepiej, że to auto jest tak fajnie, solidnie oklejone, niż jak miałoby stać bez tej szyby i wszystko mogłoby, że tak powiem, lecieć do środka. Wygląda mi na to, że w środku, no nie dużo zobaczymy, ale widać, że tam jakieś rzeczy jeszcze leżą. Prawdopodobnie to, co było zdjęte, zostało wrzucone do środka. Nie wiem, czy widzieliście numer, troszeczkę może być rozmazany. Możecie sprawdzić. Ten konkretny Durango w wersji GT został sprzedany za, przypomnę, 17 rok produkcji. Pozostała godzina do zachodu słońca, to na pewno już widzicie. Ale tutaj znalazłem Rama, o którego ktoś mnie prosił. 2020 rok, Ram 1500, wersja utrenowiona, czyli Rebel. Szkoda całkowita, naprawdę bardzo mocna od strony kierowcy. Za chwilę do tego przejdziemy. Ponownie praktycznie nowy samochód. Naprawdę ktoś długo się nim nie nacieszył. Bardzo poważna szkoda i zastanawiam się nad tym, czy ktokolwiek, kto to będzie licytował, zdaje sobie z tego sprawę. Bo jest to bardzo brzydka szkoda. Za chwilę wam to wszystko jeszcze pokażę. Natomiast nie wiem, czy widzicie, ten samochód się po prostu złamał. Nie wiem, czy widzicie obrys kabiny i obrys paki. To wszystko powinno iść w jednej linii, natomiast tutaj po prostu doszło do tego typu sytuacji, że ta kabina została przepchnięta. Ten samochód zrobił się po prostu takim bananem. Zobaczcie, podczas kolizji tak naprawdę ta siła tak mocno uderzyła w ten samochód, że te wszystkie elementy, siła bezwładności spowodowała, że one się tutaj pospotykały. Tak, zgadza się, ta klapa musiała uderzyć o ten błotnik, to się wszystko cofnęło. Zobaczcie, o jakich my tu przesunięciach mówimy. To jest taki złamas. Boże kochany, jaki to jest złamas, jaki to jest gniot. I pytanie jest teraz takie, czy ktoś po prostu zdaje sobie z tego sprawę, no bo ponownie, auta na ramie zachowują się totalnie inaczej podczas kolizji. Tak jak na przykład możecie sobie kupić, nie wiem, tak wcześniej oglądaliśmy tak mocno uderzonego Priusa. Faktycznie, tego Priusa można powiedzieć jeszcze da się uratować, natomiast tutaj nie widzę ekonomicznego sensu ratowania czegoś takiego, ponieważ mamy uszkodzoną zarówno kabinę, ramę, zawieszenie i masę innych elementów. No i tak jak zaczniemy tak naprawdę ten samochód analizować, no to się okazuje, że według mnie to auto powinno być rozebrane tylko i wyłącznie na części. Wygląda na to, że samochód służył na jakiejś kontraktorce. No i teraz przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, według mnie dyskwalifikująca szkoda. Nie wiem, czy to widzicie, nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, ile tego samochodu zniknęło. Tutaj spokojnie pół metra ktoś wjechał do środka i zobaczcie, ta podłoga pofalowała się aż tam pod nogami kierowcy. No i śmiem twierdzić, że rama również gdzieś w połowie się złamała. Pęknięta szyba, widzicie na słupku? To wszystko zostało wepchnięte. Paskudna szkoda. Odradzam kupno takich samochodów. Zapomnijcie o kupnie pick-upów, które są po jakichś dachowaniach, po jakichś mocnych strzałach. Zmiłujcie się po prostu. Potem wszyscy narzekają, że w Polsce z tymi pick-upami są problemy, albo że czegoś tam się nie da zrobić. Nie! Od samego początku prawdopodobnie ten samochód po prostu nawet nie powinien być do Polski importowany. No według mnie nie ma sensu ściągać tego typu samochodu. Dobrze, że go zobaczyłem z bliska. Wybiję naszemu klientowi, że tak powiem, ten pomysł z głowy, no bo nawet nie ma na czym tutaj zawiesić oka. No może tą lampę weźmiemy i rozkręcimy na części. Tak samo zawieszenie może z tej strony, ale nie ma sensu ekonomicznego i logicznego naprawy tego auta. Możecie sprawdzić ten numer. Paweł wrzuci wam najwyżej cenę tego samochodu. Został sprzedany za. Tak więc uciekamy od tego śmietnika, bo jeszcze się tym zarazimy w jakiś sposób. Kolejna Audi Q5. Sprawdźmy, co to jest. Ponownie uderzenie w bok, natomiast to auto na pewno dużo lepiej zachowało się względem tamtego rama. Te Q5, tak jak mówię, dzisiaj nas prześladują. Nie wiem, która to już jest Q5 w tym odcinku, ale było ich faktycznie sporo. Wygląda mi to na opcję Premium Plus. Niestety, po tej naklejce nic mi nie znajduje. Czasami zresztą aplikacja kopartu potrafi wariować. O co tutaj chodzi? Dlaczego ten wydech leży? Natomiast ten wydech raczej nie jest z tego samochodu.
Prawdopodobnie coś tutaj poprzednio stało, no i zostawiło troszeczkę wnętrzności. Zobaczcie, fajnie, na plus, że zostało to oklejone. W jakiś sposób ograniczamy, że tak powiem, dostawanie się wody do tego środka pięknego. Dosyć mocno wciśnięty próg, na 100%, że tak powiem, tam wszystko jest popchnięte. Wybaczcie mi, no nie będę tego wszystkiego rozklejał. 2019 rok. Jednak jest to wersja premium. Wejdźmy do środka, sprawdźmy, możecie przepisać sobie ten numer. Kurtyna strzeliła, rozerwana pod sufitka. Widać tutaj nawet sznurkiem zostały te drzwi przywiązane. Prawdopodobnie to się po prostu nie trzyma wszystko kupy. Bank audio, wirtualny kokpit. A może jednak jest to i premium plus. Czyjeś rejestracje? Jeżeli jesteście ciekawi, za ile to się sprzedało, Paweł wrzuci Wam cenę. Przed Wami kolejny samochód z wypożyczalni, tak zwany rental. Doszło do szkody, no i cóż, nie mogło być inaczej, jak tylko i wyłącznie wysłać samochód na kopart. Co my tutaj mamy? Kia Sportage, zazwyczaj silniki 2,4 litra. Czasami te lepsze wersje miały silniki dwulitrowe, które osobiście polecam, z uwagi oczywiście na mniejszą akcyzę. Tu mamy podstawowy, bazowy model, zdaje się, jest to tak zwana LK, czy też LE, coś w tym stylu. Natomiast szkody są naprawdę zachęcające. Być może ktoś z Was lubuje się w tego typu sprzęcie, to zawsze może zobaczyć dany samochód jako punkt odniesienia. Jak najbardziej pomożemy również z importem takiej Kijanki. 86 tysięcy mil, to jest możliwe, że ktoś aż tak dużo jeździł tym samochodem. Widzicie, podstawowy model, tak jak mówiłem, żadnych kilesów, żadnych bajerów. Nie pachnie brzydko, nie ma skór, nie ma panoramy, natomiast tak jak mówię, coś za coś, jeżeli jest tutaj gorsza opcja wyposażenia, najprawdopodobniej cena zakupu będzie również dosyć niska. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... Idziemy dalej. Przed Wami 2009 rok, Jeep Wrangler, pełnowymiarowy, pięciodrzwiowy, edycja Sahara, tak więc naprawdę ciekawy. Wyżej był już tylko i wyłącznie Rubicon. Szkodę na pewno już zobaczyliście od strony kierowcy. Poza tym samochód prezentuje się naprawdę ciekawie. No, 2009 rok, a przyznacie, wbrew pozorom, wcale nie różni się za dużo od tych najnowszych. Dołożyć mu kilka detali, typu, nie wiem, lampy LED-owe, może jakiś poliftowy zderzak, może jakieś akcesoria takie tuningowe, offroadowe i na pewno będzie prezentował się całkiem fajnie. Prawdopodobnie ten dach jest zdejmowany, zgadza się. Tak więc latem można, że tak powiem, poszaleć. Całkiem ciekawie się ten po prostu jeździ bez dachu. Natomiast szkoda, tak jak widzicie, po całości dociśnięty, wciśnięty bok. Jeszcze jest do naprawy. Ja bym jeszcze się czegoś takiego podjął. Czy te drzwi... Nie, stoją dęba. Ciekawe, czy z drugiej strony będą drzwi otwarte, czy też nie. Tutaj jak najbardziej, tam po prostu ta klamka jest uszkodzona i takie podwójne zabezpieczenie nie puszcza tej klamki. No cóż, naprawdę przyjemnie, da się to jak najbardziej naprawić. Kwestia, na czym komu zależy. Tutaj akurat mamy 2009 rok produkcji, natomiast jeżeli szukacie czegoś nowszego, jak najbardziej również możemy pomóc. Jeżeli szukacie, nie wiem, krótszej wersji, tylko dwudrzwiówki, również pomożemy. Tak więc śmiało zapraszam do wpłaty depozytu, pomożemy również z czymś takim. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... Idziemy do kolejnego. Przez dosyć krótki okres czasu Honda produkowała taki model właśnie jak Ridgeline. Co to jest? Można powiedzieć, taka zabawka na bazie pick-upa. Mówię zabawka, ponieważ nie jest to pełnowartościowy pick-up. Cóż, część może się na mnie obrazić, natomiast mówię prawdę. Pełnowymiarowy pick-up, no to powiedzmy sobie, to jest Ram 1500, F-150 od Forda, Silverado i tak dalej. To są dla mnie takie, można powiedzieć, półśrodki zabaweczki. Dosyć mocna szkoda z przodu, natomiast jak najbardziej do naprawy. Dlaczego go Wam pokazuję? Ponownie samochód nieprodukowany na Amerykę. Nawet tutaj, jak na Stany Zjednoczone, tego dosyć niedużo jeździ. Słabo się to sprzedawało. Nie wiem, czy oni generalnie... Widzicie to? To jest konkretny samochód. Nie wiem, czy oni to generalnie dalej praktykowali, dalej to produkowali, no bo... Przyznacie, no według mnie to jest bardzo brzydkie. Dodatkowo możliwości załadunkowe są mega śmieszne. Bagażniczek jest malutki. Za dużo nie możecie na niego nałożyć, no bo od razu, że tak powiem, zawieszenie przysiada. To jest taka, można powiedzieć, zabawka. Natomiast część z Was mówi do mnie: Panie Krzysztofie, ale F-150 to jest za dużo na Polskę.
No cóż, jeżeli jest za dużo, no to możecie zawsze, że tak powiem, zejść poziom niżej, poszukać czegoś takiego. A chłopaki, tak jak widzicie, dalej ciężko pracują. Jeszcze pokażę Wam numer z szyby, być może komuś z Was ten samochód wpadnie w oko. Jak widzicie, każdemu się śpieszy, każdy gdzieś po prostu jedzie, każdy coś ładuje, ciągnie i jedzie dalej. 1000 sztuk dzisiaj, ponad 1000 sztuk sprzedanych. Wpadł mi w oko Lexus NX200, oczywiście dwulitrówka na turbinie, konkretnie jest to 2015 rok, możecie przypisać ten numer z szyby. Wiem, wygląda to dosyć słabo, natomiast gdy przyjrzycie się konkretom, to się okaże, że nie jest tak tragicznie. Zobaczcie, pod spodem, pod zderzakiem jest taka ładna belka, widzicie? Wygląda na to, że te wszystkie takie miękkie elementy się rozeszły, pozostaje to wszystko dokupić, ewentualnie co nieco skorygować i poskładać, polakierować. Naprawdę przyjemny samochód, chociaż na pierwszy rzut oka wyglądało to wszystko bardzo poważnie. Te plastiki są czasami zdradliwe, czasami na plus, a czasami na minus. Nie wiem czy widzicie, ale wydech wisi. Być może kopart, że tak powiem, mógł go lekko szarpnąć. No i macie efekt. 2000 mil przebiegu, komplet poduszek, impreza na całego, dyskoteka, to nam daje dobrą cenę. Tak więc jeżeli szukacie takiego Lexusa, polecam właśnie patrzeć takie samochody. Numer pokazywałem, jeżeli jesteście ciekawi za ile został sprzedany, Paweł wrzuci Wam na pewno informację na dole. Przed Wami ponownie nietypowy samochód, raczej ciężko to zobaczyć na polskich drogach. 2018 rok, Lincoln MKZ. Co to jest? Co to za wynalazek? Wbrew pozorom samochód jest bardzo znany, ponieważ pod spodem jest to Ford Fusion. Wiele elementów jest naprawdę tutaj, że tak powiem, wymiennych, tożsamych. Wiadomo, stylistyka, wykończenie, detale, to musi się różnić, aby po prostu ludzie nie kojarzyli tego samochodu z Fordem. Natomiast gdy spojrzymy na takie, tak jak mówię, rzeczy pod spodem, no to 100% to jest Ford, tego nie oszukamy. Osoby, które, że tak powiem, troszeczkę siedzą w Fordzie, już na pewno widzą kształt tego kokpitu, kształt tych foteli i tak dalej. A gdybyśmy zaczęli zaglądać pod spód, mam na myśli właśnie jakieś takie wzmocnienia, części, fartuchy, elementy zawieszenia, czy na przykład takie elementy charakterystyczne, jak to w Fordzie Fusion, końcówki słupków. Jest to norma, zobaczcie, taki sam zbiorniczek od płynu wyrównawczego co w Fordzie, takie same wzmocnienie, takie same fartuchy, prawdopodobnie chłodnice również są takie same, nawet nie kryli się tutaj z tym plastikiem na górze i z tą naklejką, identyczna jest w Fordzie, tak więc dużo części, że tak powiem, tutaj jest tożsamych z Fordem Fusion. Tak samo jeżeli chodzi o silniki, w większości te samochody mają silniki dwulitrowe z napędem na 4 koła, bądź też nie, ten konkretny napęd ma. Również były hybrydy, które po prostu były tym samym co Ford Fusion Hybrid pod spodem. Tak więc niby taki piękny amerykański Lincoln, a w praktyce to jest po prostu Ford Fusion. Mimo wszystko, być może komuś z Was to się spodoba, to zawsze możecie ten samochód potraktować jako punkt odniesienia. Oczywiście zapraszam do wpłaty depozytu, jak najbardziej pomożemy z kupnem czegoś takiego. Jeżeli interesuje Was ten samochód, możecie przypisać ten numer z szyby. Przypomnę, 18 rok Lincoln MKZ został sprzedany za. 2020 rok Toyota Camry, wersja bazowa LE, szkoda całkowita z uwagi na kolizję, zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Toyota Camry zdaje się od niedawna jest dostępna w polskich salonach, tylko nie wiem jak to cenowo wszystko wygląda. Być może mimo wszystko taniej to będzie dla Was ściągnąć ze Stanów. Ten konkretny egzemplarz, tak jak mówiłem, jest to model bazowy, natomiast można kupić naprawdę fajne, dopasione wersje. Osobiście polecam Wam też sprawdzić tak zwanego Avalona. Avalon jest jeszcze większy, jeszcze lepiej wyposażony. Kwestia jest tylko tego typu, że oczywiście chodzi tutaj o cenę. Camry, można powiedzieć, jak na Stany Zjednoczone jest to taki dosyć bazowy model, one są niedrogie. Nie chcę Wam kłamać, być może sprawdzę, ile te auta kosztują w tej bazowej wersji wyposażenia LE, ale zdaje się 20 kilka tysięcy dolarów, nówka samochód, że tak powiem, spod igły, z zerowym przebiegiem, no i oczywiście gwarancją Toyoty. Tak jak widzicie, poduszki nie strzeliły, próżą tutaj szukać barierów, skór, panoramy i tak dalej, tych systemów bezpieczeństwa. Ale jak zwykle coś za coś, szkoda jest również dosyć delikatna, zobaczcie. Tak naprawdę wymiana tych elementów bocznych, lakierowanie, prawdopodobnie te koło mogło również dostać. No cóż, trzeba będzie to wszystko posprawdzać. Być może komuś z Was wpadnie coś takiego w oko, zawsze możecie przypisać numer z szyby. Chociaż numer został w jakiś sposób ucięty. Tutaj macie pełen numer.
Tak więc możecie go przepisać. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za... Nie wiem, czy to widzieliście, ale Kopart już, chłopaki na widłaku włączają tutaj lampy, światła, tak więc naprawdę nie jest bezpiecznie, abym tutaj już chodził. Myślę, że może to być ostatnie auto naszego odcinka. Dzięki wielkie, że spędziliście ze mną tyle czasu. No bo przypomnę Wam, dla mnie to jest codzienność, natomiast Wasze życie i to, że Wy tak naprawdę poświęcacie tyle czasu na nasze oględziny, nasze filmy, jestem mega zadowolony, jestem mega szczęśliwy, tak więc dziękuję Wam za te zaangażowanie. No i oczywiście będę Wam wdzięczny za suba, za podesłanie tego filmu dalej. Być może ktoś z Waszych znajomych będzie mógł skorzystać z naszej pomocy, z naszej usługi importu. Wylogowałem się z Kopartu, idziemy do X5, bardzo ciężki dzień, mega zmarzłem, tak więc wracam do domu wypić jakieś ciepłej herbaty, być może poleżę sobie troszeczkę w wannie. W piątki leżę w wannie, znacie ten kawałek? To by było na tyle, z Wami byłem ja, czyli Krzysztof, Turbo Auta z USA, serdecznie pozdrawiam, no i cóż, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Cześć, Krzysztof Sylwek z tej strony, Turbo Auta z USA w Warszawie, a to moja pierwsza gwiazda, którą sprowadziliśmy razem tutaj do Warszawy. Ten Mercedes GLC plug-in jest u Ciebie też na filmiku na YouTubie, jak go zakupiłem. Kupiliśmy go w grudniu zeszłego roku, jest rocznica zakupu i autem się cieszę. Auto miało być na handel, ale okazało się, że jak przyjechało tutaj do mnie do Warszawy, żonie się bardzo spodobał, no i automatycznie żona w Warszawie porusza się tym samochodem na silniku elektrycznym. Dojeżdża do pracy i nie pozwoliła mi go sprzedać, więc to już jest jej auto. Więc Krzysztof, dla Ciebie taki fajny filmik, dla Piotra bardzo dużo podziękowania za cierpliwość, za życzliwość i za to, że nieraz wysłucha, jak człowiek chce tam porozmawiać, czy ewentualnie coś się dopytać i pomoże. I Piotrze, dzięki Ci za to, że pilnujesz, żebyśmy nie kupywali aut zgniecionych, bo dzięki Tobie też uniknąłem dwóch samochodów, które były ponaprawiane. Więc dzięki Wam, a posłuchaj, a będziesz miał jeszcze jeden filmik, który jest właśnie u Ciebie, Krzysztof, druga gwiazda zakupiona w grudniu też, w zeszłym roku. To jest gwiazda z 63 roku. Ona poszła do renowacji i dopiero będzie gdzieś tak w połowie roku gotowa. Jak wykończę, jak zrobię, prześlę Ci filmik dla Twojej historii, że jest zadowolony klient z Warszawy. Nie kupił jednego, lecz trzy auta. To pozdrawiam z zaśnieżonej Warszawy 24 grudnia. Cześć Krzysztof, Turbo Auta z USA w Warszawie. Tutaj Sylwek i następny mój rodzynek, bo to jest moim rodzynkiem. Auto sprowadzone też u Ciebie. Naprawiane u Maćka. Dużo szczęścia, dużo zdrowia, wytrwałości i super interesów, żeby wszyscy byli zadowoleni tak, jak jestem zadowolony ja. A to jest mój najlepszy rodzynek, którego kupiliśmy. Pasuje tutaj do tej okolicy, zgadza się? Przynajmniej kolorystycznie. Auto jest niewyciągane na zimę, jest zaparkowane w garażu wyjątkowo dzisiaj, 24 grudnia z Warszawy nadaje. Wyciągnąłem go z garażu, żeby pokazać to w lepszym świetle. Mogę Ci, Krzysztof, powiedzieć tak, auto jest przecudowne i nigdy nie jeździłem tak dobrym autem. No sorry, ma tylko, miał 7000 tylko kilometrów, jak go kupiłem, więc
Krzysztof, i powiem tak, tutaj auto kupiłem w styczniu, kupiliśmy razem. Dziękuję też Piotrze, dla ciebie też dużo zdrowia, bo to dzięki tobie i twojej determinacji i cierpliwości do nas wszystkich. Auto kupione 7 stycznia prawdopodobnie, a 1 maja już było zarejestrowane i już nim jeździłem. Cześć, witam wszystkich, nazywam się Olek. Na prośbę Krzysztofa z ostatniego filmu odnośnie tego, jaki samochód kupiłem od nich i jak się odbywało, czy było ok, postanowiłem nagrać również krótki filmik dla was, żebyście zobaczyli, jaki samochód dostałem i czy na pewno Krzysztof i jego ekipa z Turbo Auta się spisali na medal. No muszę przyznać, że naprawdę jako pierwszy samochód zakupiony od nich, to jestem bardzo zadowolony. Auto przyszło tak, jak było opisywane, tak jak rozmawialiśmy przez telefon. Zostało przysłane z USA do mnie pod dom. Wszystkie dokumenty jak należy, zrobione. No i nie ukrywam, samochodzik bardzo ładny. Sami przyznajcie, kolor rzuca się w oczy. No a środek robi mega wrażenie. Nawiązując jeszcze do dokumentów, proszę spojrzeć. Zapakowane w ładnej teczce. Przysłane pocztą, tak więc polecam wszystkim, jeżeli ktoś chce kupić coś z Ameryki, zapraszam do Krzysztofa, na pewno pomoże, jak sam mówi, i to się zgadza. Pozdrawiam wszystkich, wesołych świąt oraz Krzysztofa z Turbo Auta USA i całą ekipę. Na razie, trzymajcie się. Jakie auto kupiliśmy z pomocą Krzyśka? Ford Fusion model Titanium 2020 rok, 2.0 benzyna, 240 koni, na 4 kapcie napęd. No tak się prezentuje, elektromechanik nam wstawił takie kierunkowskazy, coś na podobę Audi, takie pływające, tak to wygląda. No a samochód tak się prezentuje, zobaczcie. Auto nie było mocno uszkodzone, trochę pracy wymagało, ale myślę, że warto było naprawić razem z Krzyśkiem i z jego ekipą w Polsce samochód. Felgi nie są od tego modelu, bo jedna felga jest zepsuta, dlatego czekam jeszcze na felgę ze Stanów. Krzysiek mi ją wysłał. No i oczekujemy właśnie na felgę i na oponę. Tak auto się prezentuje z zewnątrz. Ma tyle bajerów, że naprawdę. Może od środka najpierw. Nie wiem, jak ktoś widział, jak Fusion wygląda. No to generalnie powinien wiedzieć, jak auto się prezentuje. Co elektromechanik wgrał nam polskie menu. Tylnie lampy przerobił. Co jeszcze? Tutaj światła przeciwmgielne przednie i tylnie światło przeciwmgielne trzeba było dorobić. No i mamy za pomocą jednego guzika włączane grzane fotele, wentylowane, skóra, kierownica grzana. No. O, zobaczcie, tutaj mamy kod do auta, elektromechanik również odblokował ten kod. Jeżeli macie kluczyków, można za pomocą kodu dostać się do auta. Tył się tak prezentuje, aczkolwiek jeszcze chcemy dać do firmy, która się zajmuje detailingiem, żeby te skóry po prostu nam nawoskowała, żeby były w fajnym stanie. Co jeszcze? O, tu Oliwiera rękawiczka. No jeszcze dywaniki zamówiliśmy, bo zima, okres zimowy. I tak to, o, jeszcze z takich rzeczy ma szyberdach elektrycznie otwierany również, muzyczka w tle, naprawdę super się jechało, przyjemnie. Wczoraj wracaliśmy tym samochodem do siebie, do domu. O, z takich rzeczy to już chyba właściciel poprzedni, który kupił to auto. Tu są takie, zobaczcie, bezbarwne. Na progu tych drzwi, na rancie tych drzwi są takie bezbarwne właśnie
bezbarwne folie nałożone. Na każdych drzwiach jest taka folia bezbarwna. Zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Żeby nie uszkodzić rantu drzwi. Każde drzwi mają taki rant. Zobaczcie z daleka. Jest sztuka. Powiem wam, że jeździliśmy insygnią. Insygnia jest z kombi. Postawiliśmy tą insygnię przy tym samochodzie. Praktycznie nie różni się niczym. Jest petarda. Żona mega zadowolona. Róża jak jeździ tym samochodem, to z bananem na twarzy. Co? No i kończąc tą wypowiedź, trzeba samochód oblać. Dzisiaj tutaj symbolicznie szampanem. A w domu po jakimś kieliszku. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nagrywając ten filmik, chciałbym podziękować od samego początku Krzyśkowi z Turbo Auta z USA, Maćkowi, Czarkowi, Michałowi, wszystkim, którzy się przyczynili od zakupu, po naprawę, po części, po wszystko. Życzyć wam szczęśliwego nowego roku i bardzo wam dziękujemy, że pomogliście nam sprowadzić ten samochód. My właśnie sobie zrobiliśmy prezent na nowy rok i mamy Fusiona. Miał być na święta, ale jest na nowy rok. Mam nadzieję, że wam się podoba. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał Krzyśka, bo się rozwija na YouTubie. Mam nadzieję, że nie ostatni raz sprowadzamy razem z nim auto. Trzymajcie się, życzymy wszystkim jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiamy ekipę Turbo Auta z USA. Na razie, hej! Mercedes CLA AMG, kupiony z Krzysiem w Teksasie, zrobiony przez Maćka. Mega zadowolony. Miało być co innego. Padło na Mercedesa. Dwulitrowa jednostka, 360 koni, 4 koła Napart 4MATIC.